Cześć, Hiszpaniacy. No jak widzicie, warunki trochę dzisiaj są spartańskie. Dlatego, tutaj z Piotrkiem i Mateuszem za daleko nie wchodzimy. Ale będziemy atakować, chcemy znaleźć jakieś miejsce takie bardziej przepłycone. Ogólnie dość wysoka woda jest też, co utrudnia. Ale chcemy znaleźć takie miejsce bardziej przepłycone i wtedy będę atakował. Tam próbowałem wejść, ale było i widać było, że jest przegłębienie i przepłycenie, taka rawka, żebym sobie ten rewka, żeby sobie wszedł, ale niestety było po pachy wody na przegłębieniu i to przeszkodziło. Ale tak jak mówię, będzie jeszcze atakować tam dalej trochę. No bo tutaj teraz znaleźliśmy takie miejsce, że jest trochę też przegłębienia i to przegłębienie chcemy obłowić. No i zobaczymy, co będzie. O, Piotrek rzuca pyk. Elegancko. Zobaczymy, co będzie. Dobra, wbijamy się, nie ma co tam. Widać, jak jest piana, znaczy, że tu jest wypłycenie. Patrzcie, wszystkie fale tu gasną. Pięknie. To fajne warneczki. Tu już jakieś kamyczki widzę. No i dobra, co to za fala, patrzcie na to. Dobra, lecimy z koksem. Pierwszy rzut i trota siedzi. Mam nadzieję przynajmniej. Tak bym chciał. Chłopaki tam o z brzegu zabijają. No, ale tu spoko jest. Od czasu do czasu jakaś walka, ale... Może być. Nie jest źle. Czy fajnie to też się spiniają, więc gasną dobrze. A, też. Dobra. Teraz idziemy tutaj do Piotrka, zobaczcie, gdzie on tam walczy tu kamienia naszego stałego. Tam idę do niego. Próbujemy. Patrzcie, co tu się dzieje. Ty! Jak wciąga. Pa. Ty, ale jazda w ogóle. A teraz gdy w ruchomych piaskach to one. Ale czaty. Ale jak. Czekaj, bo to jest te. Ciało nie newtonowskie, trzeba powoli, pa. Patrz, powolutku. Czekaj, nie, powoli, spokojnie. Ja, dziękuję. Ty, bez kitu. Patrzcie w ogóle. Jak to śmiesznie, jak to chodzi. Jak szybko? To jest takie ciało nie newtonowskie. Patrz, jak szybko idę, to jest dobrze. A jak się zatrzymam, to się wtapa. Dziękuję. Ale jazda. Dobra, zobaczcie, jakie fale tu się budują. Pewnie tak. Na mojej kamerce nie będzie tego tak mocno widać. Ta fala ma metr teraz, o. Ona ma metr spokojnie. Ale na szczęście mamy taką pozycję, że nam się ładnie rozbijają. O, tutaj Piotrek stoi. Tam Mateusz. Te fale przed nami się rozbijają na płyciźnie. Ale jakbyśmy tam stali, zostali taką falą, to byśmy leżeli na pewno. No, moja kamerka akurat ma bardzo szeroki kąt ustawiony, dlatego te fale wydają się mniejsze, ale nieraz to faktycznie się budują takie, o, tutaj półmetrowa falka. Nieraz się takie budują, że to aż przeraża. Na szczęście do nas nie dochodzą. O, tam jest następna.
Zobaczcie, jakie to metruwa, nie? Metruwa jest. I tam o z tyłu, tamta, to też metruwa. Patrzcie, i to idzie na mnie. Ale na szczęście się rozbija. Tylko trzeba opór prądu ten stawić. No więc tak to wygląda. Ktoś już złowił jedną pięćdziesiątkę. I do brzegu złowił, więc szanse są, trzeba próbować atakować. No. A teraz, żeby jeszcze było ciekawiej, to zobaczcie, śnieg zaczął padać. Nie wiem, czy to widać. Taki drobniutki. Ale jest. Ale my się nie zrażamy, dalej tutaj walczymy, polujemy. Na razie nic nie było. Ale jeszcze jest trochę czasu, więc może coś podejdzie. Tym razem już bardziej z brzegu, już wymęczeni trochę. Zobaczymy, jak to będzie. Pada śnieg, dzwonią dzwonki tam. A Mikołaj nie chce nam przynieść żadnej tropy. Dobra, już tam trochę to odbija, ale to tyle łowi. To nic nie wpadło. To już zmęczeni. Pewnie niedługo trzeba będzie się zwijać. Ale ogólnie zobaczcie, biało się już robi. Że jeszcze ta biała piana ślicznie to wygląda. Tam też. Ale no, ryby nie ma. No, ryby nie ma, to jest to, po co my tutaj jechaliśmy. No szkoda. Aczkolwiek, no i fajny wypadnik, dużo świeżego powietrza. Też jest ludzi dużo spacerują mimo takich warunków. I co my, wędkarzy, nie tak rady. Zobaczmy. No jakoś to idzie. Ryba! Tutaj martwa leży. Flądra, ale zawsze dopiero. Połowione, pomachane. Tak jest. Śnieg pada, biało się zrobiło. No, bałwana sobie jeszcze ulubimy. Tak, ryb nie ma niestety. Ale no ślicznie się zrobiło, piasek bielutki. Zima przyszła. Dobra, to do następnego. A i słuchajcie jeszcze jedno, jak tutaj macie na dole napisane. Zapraszam was do mojej grupy Fishmania YouTube Polska. Macie też link, możecie sobie kliknąć tutaj w opisie, kiedy o niej będzie. Dołączcie do nas, wszyscy są widzowie. Hej, masz już subskrypcję? Jak nie, to kliknij koniecznie tutaj. Nie przegapisz wtedy kolejnych filmów. A jak chcesz zobaczyć coś fajnego, to tutaj mam jeden z wybranych lepszych filmów. A jeżeli chcesz zobaczyć całą moją listę, to kliknij tutaj. I pamiętaj, mam jeszcze dwa sklepy tutaj w opisie, do których masz 5% zniżki ode mnie na hasło Fishmania. Trzymaj się, hej!